Jak bardzo jesteś zdesperowany. Jak bardzo zdezorientowany. Może liczysz na krótką złudę, aby znaleźć człowieka takiego jak ty, który choć trochę przypomni ci twoje dawne szczeniackie życie tu pod różowym księżycem. Nie masz takiej możliwości, gdy każdy spogląda zabójczym wzrokiem, wypatrują nowych ofiar, wypatrują swoje szansy na chwałę. Czy naprawdę chcesz takiego losu? Czy chcesz, aby ktoś oddał życie za twoje sny? Czy pozwolisz im zabrać marzenia bezcenne? Ludzie zaczynają znikać. To musi być krzywdzące, bo trzymasz każdego pod różowym księżycem. Otwórz umysł na wolne przestrzenie. Niech zobaczą, to znaczy kochać i znajdować się w twoim ciepłym objęciu, nie wiedząc, czym jest ból i odrzucenie. Mówię, co myślę z przyzwyczajenia, czystej trądadracji, niezrozumiałej fiksacji. Może to i lepiej, że wiesz, co o tobie sądzę. Ponieważ lato nie oznacza odejścia kłopotów i wolnego umysłu, a chwilową ucieczkę od nich. Sierpień się kończy, a ty, jak widać, nadal żyjesz nie w tym świecie. Nie możesz całe życie wyjeżdżać. Znajdą cię. Czy pozwolisz im wrócić? Teraz i ja siedzę w ślepym blasku. Pod różowym księżycem, w bielim osiądzu, pod różowym księżycem, w otoczce stali, pod kluczem.